Wczoraj w godzinach porannych blisko 300 funkcjonariuszy policji i służby celno-skarbowej przeszukało 29 miejsc na terenie Polski. Zatrzymanych zostało 15 osób w wieku od 30 do 63 lat, w tym jedna kobieta. Policjanci zabezpieczali m.in. 12 zestawów samochodów ciężarowych z cysternami, 10 luksusowych samochodów, dodatkowo blisko 100 tysięcy euro, około 500 000 złotych, biżuterię, złoto, zegarki i inne wartościowe przedmioty, wszystko o wartości kilku milionów złotych. Podkreślam, że jest to kolejna realizacja dużej sprawy zwalczającej przestępczość gospodarczą w ostatnim okresie przez stołecznych policjantów. W minionym tygodniu policjanci rozbili grupę zajmującą się wprowadzaniem na rynek dużej ilości narkotyków. Tym razem jest to mocne uderzenie w przestępczość o charakterze gospodarczym. Tak.